Chodź do mnie. Chodź. Witajcie, dzisiaj będzie moja wieczorna rutyna, tak jak prosiliście. Bo się was pytałam, co chcecie zobaczyć na moim kanale. I dużo było, że chcecie wieczorną rutynę. Ja bardzo chętnie wam to pokażę, nie ma problemu. Nie jest to jakoś nic mega ciekawego, bo zazwyczaj przyjeżdżam do domu po godzinie 21:30, bo tak kończę zajęcia o 21:00 i po prostu przychodzę do domu, idę się myć, uczę się tego, czego muszę i po prostu idę spać, bo jest tragedia. A jutro trzeba wstać do szkoły, bo tak, mam dalej szkołę jeszcze. Jednak dzisiaj wam pokażę taką bardziej zaawansowaną rutynę, że robię to jak wiem, że nie muszę iść do szkoły i mam wolne. Bo jutro jest jeszcze taki dzień, że jutro nie mam szkoły. Aż do piątku, bo jest wtorek. Więc się bardzo cieszę, bardzo się jaram. Dlatego wam dzisiaj wszystko pokażę, co robię. Szczerze, jest godzina 21. I muszę zrobić everything shower. Idę na rzęsy, więc idziemy się odgruzować kompletnie. Na rzęsach już dawno nie byłam. Jakieś może 4 miesiące. Więc idę robić nowe rzęsy. Bardzo się jaram. Tęskniłam. Chociaż bardzo lubię moje rzęsy. Takie cienkie, krótkie. Uwielbiam też je na maksa. Ale jednak jak patrzyłam na ostatnie snapy, gdzie miałam te rzęsy, girl. Po prostu, jeśli nigdy nie miałaś robionych rzęs sztucznych, tak dokładnie, więc podziwiam ciebie, bo ja raz zaczęłam chyba 2 lata temu, pierwszy raz, na wakacje sobie zrobiłam 1D i ja po prostu od tamtej pory już poszłam w to. Ale cena skoczyła do takiej, że mi się to nie spodobało i powiedziałam, o, stop, don't do this, bro, and po prostu skończyłam z tym. Dlatego jutro idę na 14 na rzęsy. Pierwszą najważniejszą rzeczą, jeśli chodzi o night routine, to po prostu kocham muzykę. I ostatnio zrobiłam taką zajebistą playlistę na Spotify'u, że wy, jak wy tego jeszcze nie widzieliście, tej playlisty, nie słuchaliście, I'm down. Bo jest warta po prostu... Tak, to jest Kabibera. Pozdro dla Dominiki. Stworzyłam ją, bo potrzebowałam jakiejś świeżości. Jakby miałam tak, że miałam zastój w muzyce. Ja po prostu nie mogłam niczego słuchać, bo już nic nowego nie było, nic mnie nie interesowało. I wiecie, tak jakby się wypaliłam muzycznie, jakby chodzi o słuchanie. I nagle mi coś naszło pewnego wieczoru, jak sprzątałam w pokoju, było mega czysto, że ja potrzebuję dobrej muzyki. I usiadłam i zrobiłam to. I look at this. Jest to moja playlista 20S 20s. Tutaj macie, proszę bardzo, moją playlistę. I na dole w opisie macie link do mojej playlisty, więc możecie wpadać i dać lajka i ocenić ją, czy wam się podoba, czy nie. To są takie stare piosenki, które są ze mną od zawsze. Ja pamiętam, jak byłam mała, to moja mama puszczała te piosenki. Always Rihanna. Dlatego jestem mega fanką Rihanny, bo zawsze moja mama mi to puszczała, a ja tańczyłam na stole. Tak jako małe dziecko tańczyłam na stole przed telewizorem, bo Rihanna była w Esce. I Justin Bieber, dlatego kocham ich oboje. A teraz idziemy już konkretnie zmywać makijaż, więc let's go. Więc tak, ogólnie zaczynam najpierw z zmywania makijażu, bo tak trzeba po prostu. I kiedyś wam pokazywałam to masełko. On jest cały brudny, bo służyłam mi do zmywania makijażu, you know what I mean. It's fluff. Balsam do makijażu. I on tak pięknie pachnie, po prostu jest różowy, po prostu kocham różowy. Mega taką masełkową konsystencję, więc mega wam polecam. Kupiłam chyba na jakiejś promocji. Jak go zobaczyłam, to powiedziałam, że ja to chcę i to zakupiłam, bo pachnie, przepięknie pachnie. Po prostu... Jak coś ładnie pachnie, to już jest po prostu plus ze wszystkiego i po prostu chce się to kupić. Nie musicie tego jakoś dużo nakładać. Okej.
Zmyłam wszystko. No, bo ja mam to akurat masełko, ten balsam masełko, bardzo dobrze domywa. Jak widzicie. I teraz, słuchajcie tego. Widziałam mów typiarkę na TikToku. TikTok to jest kopalnia po prostu wszystkiego. Więc widziałam, że ona pokazuje, że jeżeli ktoś ma takie i takie zaskórniki czy coś tam i świecącą twarz, bo za dużo sebum jakby jest wytwarzany, to ona sugeruje to. I ja nie wiem, czy ja to kiedyś miałam. Szczerze nie wiem, nie pamiętam. Dzisiaj to kupiłam, dzisiaj będziemy dostawać. To ma 473 ml, więc to jest największe pakowanie. O, takie było tylko. A wcześniej używałam tej pianki z Caroline. Bardzo spoko. Bardzo ładnie wyrównała mi twarz. I moim zdaniem mega spoko. Naprawdę, taka delikatna, ładnie pachnie. Cudowna pianka. Więc dziś testujemy to. Zrobimy to zaraz, bo najpierw trzeba się umyć. Pamiętajcie, że najpierw mycie włosów i wszystkiego, a później twarz. Pięknie pachnie wszystko, super. Teraz testujemy to. I pamiętajcie, nie wycierajcie twarzy zwyczajnym ręczniczkiem, tylko papierem takim. Ściereczku, nie wiem jak to nazwać. I moja piżama to jest taki, zaraz wam pokażę, taki kombinezon do spania. I robimy skincare. Od ostatniego skincare w sumie nic się nie zmieniło. Tak samo to wygląda. I zaczynamy od niacinamidu. 10% z Revoxu. Tylko jak go pierwszy raz jakby używacie, to trzeba nie nakładać aż tyle tego, tylko mniej. I z czasem jakby przyzwyczaić swoją twarz do niego. Kolejną rzeczą są serum pod oczy. I moja siostra mi oddała i jest bardzo fajny. Ja nie mam jakichś worów pod oczami czy czegokolwiek. Ale tak sobie nakładam. Czasem mam. Ale tego aż tak nie widać, więc... Ja, ale bardzo ładnie rozświetla właśnie tą skórę pod oczami. Jeszcze jedną rzecz nakładam, jest to krem. To jest nowa rzecz mojej pielęgnacji, to jest moja nowa rzecz. Też dostałam to od mojej siostry, bo moja siostra mi oddaje rzeczy, które jej się nie sprawdzają. I ja je testuję na sobie, bo ona ma w ogóle inną skórę niż ja. Więc tak właśnie testujemy i ja zarabiam darmowo kosmetyki. Się nie znam na tym i jakby średnio mi to interesuje. Dlatego ona się tym interesuje i mi przekazuje rzeczy, które jej się nie sprawdziły. Z Cetaphilu. Tak, tego mało używam, żeby nie przytłuścić sobie skóry. Przejadamy. Jeszcze po prostu jak idę spać, ja kocham ładnie pachnieć. Kocham. Sobie używam jakieś mgiełki. Zazwyczaj jest to ta, stoi najbliżej. Co się nazywa? And that's all. Słuchajcie tego. Wiecie, że w Biedronce są dwa soki. Jeden jest niebieski, drugi jest zielony i są ze spiruliną. I są tak pyszne po prostu, że ja przez wczoraj moja mama mi kupiła zielony i niebieski. Wczoraj wypiłam cały zielony, a dzisiaj poszedł już niebieski. Znaczy idzie. Jest teraz w trakcie picia. Zaraz pokażę. To nie jest reklama jak coś. To jest ten niebieski sok. On jest z guławą, jabłkiem, limonką i spiruliną. Po prostu jest taki pyszny i ta spirulina tak mnie przekonuje po prostu, że mówię wam, zielony, taki sam, tylko że trochę inne składniki zielony, poszedł wczoraj cały. Ja zazwyczaj o tej porze już się kładę, tak żeby się przyglądać TikToka sobie i w ogóle, albo uczę się do czegoś, co mam. I mam dużo, bo mam maturę na głowie i historię tańca. Więc po prostu teraz sobie zrobię, przepiszę sobie wszystkie balety, takie najważniejsze, twórców ich.
zeszyt od historii tańca, który po kolei zostanie uzupełniany, bo nigdy nic nie pisałam. Hej, napisałam już o jeziorze łabędzi i przeczytałam, więc jest git. A teraz suszenie włosów i użyłam kerastazy. Olejek ten taki do suszenia przed termoochroną. Po prostu jest taki game changer. Uwielbiam to. Moja mama to rozkupiła dla nas. Dla mnie, dla mojej siostry i dla mojej mamy. I po prostu używamy tego razem wszystkie. I tak długo już to jakby jest. I tego tyle... Tego nie jest jakoś dużo. A na tyle on starcza. Super jest. I używamy teraz tej suszarki. To jest suszarka z Revlona. Jest cudowna. Nie mam Dysona, ale to uważam... Mega dobry jest. Tak wyglądają moje włosy po suszeniu. One są bardzo jasne. Już mi się trochę znudziły jasne włosy, bo ja chyba jednak siebie wolę ciemniejszych. Więc po maturze zmienimy włosy po prostu.